jedynki uwagi nagany. Panie kołem, wyrywanie kończyn. Oddaj telefon. Nie poznaję koleżanki. Myślę, że są lepsze metody podrywu niż namawianie do gnojenia uczniów. Ten odcinek będzie naprawdę ciekawy, bo znana i lubiana nauczycielka biologii, czyli Barbara Gruszka, zamienia się ze słodkiej i miłej nauczycielki w istnego potwora. Zobaczymy, czy będzie chociaż szanować polskie prawo oświatowe. Zapraszam! Przy Zawojski Dawid Adamik i Igor Kocyba z gimnazjalnej trzeciej C często sprawiają w szkole kłopoty wychowawcze. Ale brudka. A tak. Skończyliście? Serio, młodzi ludzie się kiedyś tak zachowywali, bo jak ja chodziłem do gimnazjum, to nie wiem, takie żarty uchodziły za trochę cringe'owe. Co wy tu robicie? Nie, nic. Proszę o rękę. Zaraz wszystko to posprzątacie, a później przyjdziecie do pokoju nauczycielskiego. Skompletujcie go. Znaczy, nie widzę problemu w przebraniu tego kościotrupa. Gorsze jest już rozbieranie czy mazanie po nim. Jeżeli faktycznie to się zmyje, to chyba nie ma problemu. Nauczycielka też denerwuje się, tak jakby zrobili coś strasznego. Niemniej na takie zachowanie pewnie może wpłynąć negatywnie na ocenę z zachowania i jeżeli mieliby oni zostać ukarani, dostać jakąś uwagę, to też nie widzę problemu. Ja, tak jak zawsze mówię, najbardziej w takich żartach karałbym ludzi za bezbecję, bo jest to strasznie bezbeckie. No i po akcji. Dobrze, że to Gruszka nas złapała. Bo jak to dobrze rozegramy z chłopakami, to najwyżej jakieś uwagi dostaniemy. Z innym nauczycielem nie byłoby tak łatwo. To jest największy błąd w rozumowaniu uczniów, jaki można popełnić. Jeżeli jakiś nauczyciel jest miły, wybacza drobne żarty, czy jest po prostu łagodny, to trzeba go docenić, a nie lekceważyć. Uczniowie bardzo często lekceważą tych, którzy są dla nich najlepsi, a są mili dla tych, którzy są po prostu tyranami. Ja zawsze działam odwrotnie. Jeżeli jakiś nauczyciel był problematyczny, to ja sprawiałem mu problemy. A jeżeli jakiś mnie szanował, to i ja okazywałem mu szacunek. Proste i wzajemne. Niestety nie wszyscy to rozumieją. Myśleliśmy, że będzie śmiesznie, jak ludzie wejdą do sali i zobaczą przebranego kościotrupa. A wy go zniszczyliście. No z tą ręką to był wypadek, Dawid nie chciał je zniszczyć. A tą brodę, którą domalowałem, przecież już zmyłem. Tu trzeba oddzielić dwie kwestie. Oczywiście cudzych rzeczy nie można niszczyć, celowe niszczenie cudzych rzeczy może być wykroczeniem albo przestępstwem. A niszczenie rzeczy niecelowe może również być źródłem odpowiedzialności cywilnej i taką szkodę oczywiście trzeba naprawić. Tutaj, jeżeli tą rękę da się przyczepić, a tą głupią brudkę da się zmyć, no to jest to po prostu, kolejny raz powiem, głupi żart. I szczerze mówiąc, wtedy na miejscu nauczyciela jakoś bardzo bym się nie denerwował. Pamiętam, że u mnie w liceum nauczyciele sami przebierali takie kościotrupy na jakiś festiwal czy inne okazje, karnawał. Było to po prostu śmieszne, głupie. Ale szczerze mówiąc nieszkodliwe. Nie wiem, czy chłopaki robią gorsze żarty na co dzień, ale jeżeli to jest maksimum ich możliwości, to nie nazwałbym ich strasznymi rozrabiakami. Myśleliśmy, że pani nasz żart też się spodoba. Bardzo mi przykro, ale nie spodobał się, że zadzwonię do waszych rodziców. Jest nam na maksa głupie, że tak panią wkurzamy. Obiecujemy, że nie będziemy już robić żadnych żartów, ani na pani lekcjach, ani w ogóle. Będziemy teraz mega grzeczni. No dobrze, ale to jest ostatnia szansa, jaką wam daję, tak? To jest bardzo dobre zachowanie nauczyciela. Oczywiście ja w ogóle uważam, że uwaga czy poinformowanie rodzica o zachowaniu ucznia nie jest czymś złym. Uważam, że to jest po prostu patologiczna sytuacja w domu, bo rodzic zawsze powinien ucznia wspierać, jeżeli uczeń nie zachowuje się dobrze, no to w jakiś sposób rodzic może go ukierunkować. Ale nie powinno być tak, że dzieciaki jako najgorszą karę uważają to, że nauczyciel porozmawia z ich rodzicami. W życiu się nie bałem, że rodzic dowie się o moim zachowaniu w szkole, bo sam opowiadałem o tym, jak w szkole się zachowuje. Więc tu raczej problem jest w domu u dzieciaków, a nauczycielka zachowała się dobrze i wykazała wyrozumiałość. Fajnie, że są tacy nauczyciele. Zobaczymy, czy chłopaki wykorzystają szansę, chociaż jakoś w to nie wierzę. Tak samo jak w szczerość ich skruchy. Dajcie zresztą znać w komentarzach, czy tacy nauczyciele często się trafiają, którzy są wyrozumiali. No jak reagują wasi rodzice, kiedy dowiedzą się faktycznie o takiej informacji, że coś w szkole przeskrobaliście? Czego boicie się bardziej? Kary w szkole, czy reakcji waszych rodziców? Zawsze mnie to ciekawi. Dajcie znać. Ale ta Gruszka jest naiwna. Przecież Gruszka zawsze odpuszcza. Cała szkoła o tym wie i jak zrobisz skruszoną minę, to zawsze odpuści. Tyle muska. Wszyscy w szkole wiedzą, że jest miękka i wszystko odpuści. No i właśnie o tym mówiłem. Doceniajcie tych dobrych nauczycieli, a jeżeli już ich nie doceniacie i naprawdę lecicie sobie z nimi, to nie róbcie tego przed pokojem nauczycielskim. Nie wiem, czy scenarzysta uważa, że chłopaki byliby aż takimi idiotami, żeby wyjść
i nie spodziewać się, że za ich plecami może stać nauczycielka, z którą przed chwilą rozmawiali. Nie wiem, taki trochę nieudany Ach, ten Andy po roku w Polsce. Nie wiem, czy pamiętacie tą kreskówkę. Ale chłopaki inteligencją nie grzeszą. Różka jest bardzo rozczarowana zachowaniem swoich uczniów. No przecież Mariusz, Dawid i Igor doskonale dzisiaj wiedzieli, jak ze mną rozmawiać, żebym ją odpuściła. Spójrzmy prawdzie w oczy. Jesteś zbyt miękka i uczniowie to wykorzystują i będą wykorzystywać. Jedynki, uwagi, nagany. Tylko w ten sposób utrzymasz to całe towarzystwo w rydzach. No, to tak nie działa. Zarówno nauczyciel, który jest niesprawiedliwy i wredny, będzie nieszanowany, jak i nauczyciel, który będzie sam siebie nie szanował. Myślę, że tutaj problem polega po prostu na tym, że nauczycielka nie potrafiła znaleźć języka z uczniami, a są po prostu osoby, które nigdy nie docenią dobrego serca. Nie można popadać ze skrajności w skrajność, trzeba być po prostu sprawiedliwym i uczciwym. Panie kołem, wyrywanie kończyn, a także palenie żywcem na stosie. Tutaj zgadzam się z WF-istą. Zarówno stosowanie tortur, jak i stawianie jedynek na przykład za zachowanie, to są rzeczy, które są absolutnie niedopuszczalne i niezgodne z prawem. Jedynkę można postawić wtedy, kiedy faktycznie wiedza ucznia na to wskazuje. Nie zależy to od dobrego lub złego humoru nauczyciela, czy od tego, czy jest lajtowy, czy bardzo spiniarski. Po prostu to określają bardzo ścisłe przepisy. Więc to, czy uczeń dostanie jedynkę, zależy wyłącznie od niego i jego wiedzy, a nie od widzimisię nauczyciela. Jeżeli jest inaczej, to nauczyciel jest po prostu niesprawiedliwy. Dzieciaki rozumieją tylko siłę. Dasz im palec, wezmą całą rękę. Straszna bumerka, a poza tym uczniowie naprawdę potrafią się odegrać na nauczycielu, który też zatruwa im życie. No, o pani od informatyki będzie też kolejny odcinek. Jeżeli chcecie, to zostawcie subskrypcję. A wyobrażasz sobie, co by było, gdybym zaczęła stosować jej metody? Weź sobie miny uczniów, jakim tak zacznę stawiać jedynki na prawo i lewo. Ale przecież to wcale nie jest głupi pomysł. Niektórzy zaczęli wykorzystywać to, jaka jestem, ale ja nie będę się za to mścić. Nauczyciel w ogóle nie ma prawa się mścić. Nauczyciel musi wykonywać obowiązki, za które płacą mu podatnicy, no bo państwowa szkoła płacana jest przecież z naszych podatków. Nauczyciel jest pracownikiem szkoły, musi działać w granicach prawa, a nie w zależności od swojego humoru. Tutaj jest to bardzo zła rada. Bądź wymagająca i złośliwa. I wtedy docenią, jaką jesteś super nauczycielką. No dobrze, może rzeczywiście to nie jest zły pomysł. Znaczy ja w ogóle nie rozumiem tego gościa. Najpierw śmieje się z jakichś średniowiecznych metod poprzedniej nauczycielki, która wyszła z pokoju nauczycielskiego, a teraz nagle namawia życzliwą nauczycielkę, żeby przestała taka być. Jednak więcej bym wymagał od nauczyciela. Od dziś jestem surowa. I złośliwa. I złośliwa. Jakby co? Gdyby są u Karyny. Scenarzysta chyba trochę się pogubił. Trudno chyba zmienić się z człowieka życzliwego w złośliwego. No chyba, że drzemie coś złego w nas samych. Zobaczymy, czy faktycznie w pani Barbarze są pokłady złośliwości. No i zapędy do łamania prawa oświatowego, bo na to się zanosi. Co to za zachowanie? Przez przypadek mi się filmik na telefonie włączył. Oddaj to. Słucham? Oddaj telefon i odbierzesz po lekcji bez dyskusji. Co? No, czyli klasyka prawa Marcina. Nauczycielka chyba wymyśliła sobie kompetencje, których nie ma żaden nauczyciel, bo przypomnijmy, nie ma żadnej podstawy ustawowej, żeby nauczyciel w ogóle mógł dotknąć waszego telefonu. Szkoła może określić warunki wnoszenia i korzystania z takich urządzeń, ale nie ma możliwości konfiskowania ich za karę. Można dać uwagę, można obniżyć zachowanie, ale nigdy telefonu nie można zabrać. No wyobraźcie sobie, że ona na przykład ten telefon upuści. Będzie musiała po prostu za niego zapłacić. To się nawet nie opłaca nauczycielce. No... Widać, że nie ma ona instynktu samozachowawczego i chyba faktycznie popada ze skrajności w skrajność, ale faktycznie tutaj łamie po prostu prawo. No ale dobrze, Dawid, skoro tak bardzo wyrywasz się do odpowiedzi, proszę przypomnij nam wszystkim, jakie monomery występują w obu kwasach nukleinowych, zarówno DNA, jak i RNA. No i kolejna patologia polskich szkół, czyli odpytywanie za karę. Kiedy nauczyciele zrozumieją, że jeżeli uczniowie będą traktowali przekazywanie wiedzy jako jakąś formę kary, no to nie będą chcieli tego robić, będą się przed tym bronić. No nikt nie chce być karany, więc nauka kojarzy już się z karą. Uczymy się przecież dla siebie. No bardzo złe zachowanie, widać, że zmiana na gorsze. I nie sądzę, żeby rozwiązało to jakoś problemy w szkole. Stań. Zasada azotowa i cukier. Źle. Siadaj, jesteś nieprzygotowany, tak więc jedynka. I takie oceny nauczyciele wystawiają za złe odpowiedzi. Faktycznie za brak wiedzy można dostać jedynkę. Jest to jakaś miara naszych osiągnięć edukacyjnych. Oceny bieżące po prostu tym są. Ale to jest kolejny raz omijanie przepisów, bo nie można za złe zachowanie stawiać jedynek. A nauczycielka chciała to zrobić i zadała to pytanie. Mi się to bardzo nie podoba. Oczywiście trudno jest to udowodnić nauczycielowi, ale takie praktyki w szkołach nigdy nie powinny mieć miejsca, bo one po prostu do nauki zniechęcają. No patologia. Proszę, podaj nam kryteria porównawcze. Trokomórkowe. Źle.
Jedynka. Powiedz, ile nie dzisiaj występuje w obu kwasach? DNA są dwie nici, a w RNA jedna. Zasady azotowe występujące w DNA. Źle. Siada jedynka. Sprawa wygląda tak, że dwóch chłopaków dostało po prostu jedynkę za złe zachowanie i tak to trzeba nazwać. Nauczycielka ominęła przepisy, trudno jej to udowodnić. To jedna kwestia. Ale druga kwestia jest jeszcze gorsza. Dziewczyna oberwała rykoszetem. No i tu trzeba zajrzeć do statutu, bo nie wiem, czy odpowiedź w tak dużym stopniu prawidłowa, przynajmniej to wynika ze scenariusza, powinna być oceniona na ocenę niedostateczną. Szczerze mówiąc, tutaj nauczycielka mogła również złamać szkolne regulacje. No, rzadko się zdarza, że 50% to nie jest próg zaliczenia. A tu chyba w tych 50% można tą odpowiedź uznać za poprawną. Dlaczego dostaję jedynkę, jak odpowiedziała na jedno pytanie? Słucham, że a ty dostajesz uwagę za przeszkadzanie na lekcji, ale może najpierw chcesz jeszcze iść do odpowiedzi? Nie, przepraszam. To już w ogóle było bez sensu, bo uczeń zadał sensowne pytanie. Jeżeli ktoś udzielił jednej prawidłowej odpowiedzi na dwie, czy w ogóle powinien dostać ocenę niedostateczną? To jest kolejny raz uczenie uczniów, że nie można walczyć o swoje prawa i zadawać pytań. Nauczyciel ma obowiązek uzasadniać swoją ocenę, no to oczywiście sama pytana o to nie zapytała. Ale fajnie, że ktoś się za nią wstawił. Nie widzę tutaj uzasadnienia dla tak surowej oceny i po prostu nauczycielka odleciała. Uczniowie gimnazjalnej trzeciej C są zaskoczeni zachowaniem nauczycielki biologii. Ludzie w liceum też piszą, że urządziłem jakąś masakrę. Co się z nim stało? Zawsze było w porządku. Akurat ty, Marsz i Igor powinniście wiedzieć najlepiej. Ciągle woryjecie na lekcjach, gadacie, robicie z niej jakieś głupie żarty i to jest wasza wina. Ta rozmowa ukazuje absurd takich metod wychowawczych i polskiej szkoły. Po pierwsze, za zachowanie kilku osób obrywają wszyscy, nawet w innej szkole, bo nauczycielka ma takie widzimisię, a oprócz tego jest to stosowanie odpowiedzialności zbiorowej. Pamiętajcie, że oceniani powinniście być indywidualnie, zarówno z zachowania, jak i z przedmiotu. Nauczycielka łamie prawo i jeszcze napuszcza całą szkołę na tych, którzy zawinili. Absolutnie nie powinno się tego robić. Za macie to odkręcić, jasne? Musicie ją przeprosić, inaczej nie będziemy mieć z nią życia. Albo to robicie, albo polepiej na ryj. Senek klasowy ma jeszcze lepsze metody niż nauczycielka. No, jeszcze bardziej mi się one nie podobają. Lepa na ryj też nie jest dobrą metodą wychowawczą. O Jezu, no właśnie takie zachowanie nauczycieli doprowadza do jeszcze większej ilości patologii w szkole. I temu winna jest właśnie nauczycielka, która wcześniej była miła i kochana. Jak widać, było to fałszywe. Co nie znaczy, że za złe zachowanie nie należy przeprosić, bo to jest akurat właściwa postawa, tylko nie powinno być to spowodowane strachem przed lepą od szkolnego giga seboczada. No bo chcieliśmy przeprosić panią za to, że panią tak denerwujemy i przeszkadzam na lekcjach. Bardzo miło mi to słyszeć. Przeprosiny są przyjęte, a teraz możecie iść. Dziękuję. Pani będzie dalej taka ostra. Bo pani dzisiaj tyle tych jedynek wstawiła, normalnie pani tak nie robi. Panowie, przeprosiny są przyjęte, ale to niczego nie zmienia. Przypominam wam, jeżeli ktokolwiek będzie nieprzygotowany, to dostaje jedynkę. Przecież takie są zasady. No ona właśnie nie zna zasad, nie zna polskiego prawa, bo po pierwsze trochę ją mija, a po drugie zabiera cudzą własność. Ona nie powinna nawet próbować tego zrobić. Więc nie wiem, czy uczenie kogoś, żeby przestrzegał zasad przez osobę, która je łamie i to w bardzo skrajny sposób jest właściwe. Bo trzeba to powiedzieć wprost. Zabieranie telefonu przez nauczyciela jest dużo gorsze niż to zachowanie uczniów, które było na początku. Absurd. Przestań. Działaś ich miny? Jak skazańcy przyszły. Nie poznaję koleżanki. Myślę, że są lepsze metody podrywu niż namawianie do gnojenia uczniów. I szczerze, jak sobie nie radzisz z kobietami, gościu, to nie znaczy, że musisz podpowiadać jej, żeby robiła coś złego. Ale WF-ista wykazuje się też małą znajomością przepisów prawa oświatowego. No bo jeżeli wie o tych sytuacjach, które miały miejsce, to powinien jasno powiedzieć koleżance, żeby po prostu przestała naginać i łamać prawo. Gość jest WF-istą, ale powinien znać troszeczkę więcej zasad niż to, że nie kopie się piłki do siatkówki czy koszykówki. Rozumiecie? No co mamy zrobić, jak przeprosiny nie działają? No jak zwykłe przeprosiny nie działają, to byśmy mogli zrobić takie wielkie przeprosiny. A to ja zrobię posta na fejsa i jakieś plakaty by się przydały. O i serpentyny. Serpentyny na bogato. O ile faktycznie nie należy przeszkadzać nauczycielowi w pracy, to jeżeli nauczyciel łamie prawo, to należy to zgłosić do kuratora czy dyrektora. A nie przygotować serpentyny, że scenarzysta widzę, że ma jakieś dziwne pojęcie o świętowaniu przez młodzież czy przepraszaniu. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby ktoś przepraszał nauczycielami, konfetti, serpentynami. Nie wiem, w ogóle się nie trzyma kupy, cały scenariusz zresztą. Wy myślicie, że jeżeli rozrzucicie te serpentyny i rozlepicie jakieś głupie plakaty, to gruszka nagle stanie się miła? Serio? To by zadziałało. Mam nadzieję, że w tym przypadku nie zadziała i nauczycielka po prostu pójdzie po rozum do głowy. Ja nie wiem, jak ja bym zareagował na taki plakat. Szczególnie, że
Jeżeli napisałeś, że jest najlepsza nauczycielka, to jest nieprawda, bo nie zachowuje się jak najlepsza nauczycielka. Przynajmniej nie w tej wersji po przemianie. Dobra, serpentyny! Pani Gruszka jest najlepsza! Spokój! Czy wyście powariowali? No właśnie, uczniowie zwariowali razem z nauczycielką, ale ona nie jest lepsza, więc chyba to się udzieliło po prostu. Wszyscy dostajecie po uwadze. Ale za co? Za zaśmiecanie szkoły. Nie powinno się stosować odpowiedzialności zbiorowej. Ona pewnie nawet nie wie, kto faktycznie brał udział w tej imprezie powitalnej. Po drugie, gaszenie takiego entuzjazmu, czy jakkolwiek to powitanie byłoby cringe'owe, jest po prostu głupie i wredne. Nie ma w świetle przepisów czegoś takiego jak uwaga. Uwaga nie jest karą. Można poinformować rodzica zawsze o zachowaniu uczniów, ale oczywiście coś takiego nie powinno wpływać na cenę zachowania, bo ja nie widzę absolutnie, żeby tutaj jakiekolwiek kryteria do obniżenia ceny zachowania zostały spełnione. Ja nie mogę. Chyba nic, co zrobimy, nie odmieni Gruszki. Może jakby Duciek z tym porozmawiał. Właściwie do pana przyjdziemy, żeby nam pan pomógł z panią Gruszką. Skończyło się, panowie. Pani Gruszka nie ma już sobie dobroci. Wyczerpaliście wszystko. Nabroiliście, to teraz sami to naprawcie. Do widzenia. Naucz jest trochę odklejony i chyba też nie za bardzo obraca się w przepisach prawa. Jeżeli faktycznie nauczycielka w jakiś sposób je narusza, to powinien doradzić na przykład poskarżenie się do dyrektora, nawet z wychowawcy, żeby porozmawiał z takim nauczycielem, czy właśnie skargi do kuratora, a nie mówić, że jeżeli nabroiliście, to nagle nauczyciel możesz robić wszystko, co złe. No też tak to nie wygląda. Widzi Igor wraz z innymi uczniami postanowili podjąć ostatnią próbę przeproszenia nauczycielki biologii. Nie przeszliśmy się zapisać. Ale proszę pani, bo my na maksa lubimy biologię i w ogóle. Dokładnie, bardzo lubimy biologię i nie mamy nic do pani kółka. Na pewno jest super tak jak pani lekcje. Chcieliśmy pani pokazać film, który nakręciliśmy. Nauczyciele w sumie są głupi, ale pani Gruszka jest spoko. Ej, młody, przestań nagrywać się. Zapomnę tego wyciąć. Nie ogarniam, co się dzieje. Nauczycielka zachowuje się jak najgorsi nauczyciele, to wtedy uczniowie zaczynają chwalić, że jest taka super. No to jest po prostu nieszczere, skoro WF-ista mówił, że mają szczerze przeprosić, no to tutaj jest czyste kłamstwo. Wszyscy się tutaj pogubili, a najbardziej chyba scenarzysta nie przemyślał tego odcinka ewidentnie. Wszyscy panią lubią, pani jest najfajniejszą nauczycielką w szkole. O ile nie stawiam jedynek i nie daję uwag. Nie o to chodzi, myśmy zasłużyli na te jedynki uwagi. Tak jak już kilka razy mówiłem, na jedynkę zasługuje się w troszeczkę inny sposób niż na uwagę czy ocenę z zachowania. Tak naprawdę uczniowie nie nauczyli się absolutnie niczego z tej lekcji. Tak jak często w polskiej szkole nie uczą się absolutnie nic. Nauczyli się tylko, że nie wiem, kółko wzajemnej adoracji czy podlizywanie się sobie jest ważniejsze niż jakiekolwiek prawo, bo nauczycielka po prostu robi to, co chce. I szczerze mówiąc, jest to trochę taka gorzka lekcja z tego odcinka. Że nauczyciel będzie fajny, jeśli będzie miał taką ochotę, a jeżeli postanowi zamienić się w potwora, to nic nie można zrobić. No chyba, że podlizując mu się, bo szczerze mówiąc, ona absolutnie na te pozytywne opinie w tej sytuacji nie zasłużyła. Wiem, co chcecie powiedzieć. Naprawdę dziękuję wam za ten filmik. Jeżeli zostaniecie, to możecie poprawić te jedynki. Naprawdę? Ale super! Wybaczyła im, ale jak widać, w szkole tak naprawdę chodzi o słodkie kłamstwa, a nie o gorzką prawdę. No bo tak naprawdę dużo bardziej zasługiwała na sympatię i szacunek wcześniej. A stosując terror trochę przekupiła uczniów, no bo teraz nagle znowu będzie tak jak wcześniej. Nie wydaje mi się, że budzi to prawdziwy szacunek i szczerze mówiąc nauczycielka po prostu nie potrafi być solidnym nauczycielem, tylko popada ze skrajności w skrajność. A ty chyba dzisiaj nie dostałeś jedynki. No tak, ale lubię pani lekcję, więc chętnie zostanę. Ja też. Proszę. No skoro już powiedziałem na filmiku, że lubię biologię. Troszkę żenujące. Nagle wszyscy kochają biologię, nawet z klasowym Sebą, który nie wiem, czy będzie badał anatomię lepy na ryj, tak jak to powiedział wcześniej. Dobrze, że przynajmniej dała im poprawić te jedynki, które były nie do końca prawidłowo wstawione, tak przynajmniej mi się wydaje. No, było to omijanie przepisów. No ale w jakiś sposób się zreflektowała, no i fajnie, że te wahania nastroju jednak spowodowały, że wróciła do punktu wyjścia. Może uczniowie też będą się lepiej zachowywać, ale nigdy nie powinno stosować się takich metod, które absolutnie w szkole nie powinny mieć miejsca. Już Dawid i Igor dalej robią żarty w szkole, ale starają się, żeby nie zdenerwować swojej ulubionej nauczycielki, Barbary Gruszki. Przecież was widać za tej choinki. Naprawdę? Widzieliśmy przecież. Oddawać. No balonów też nie za bardzo można zabrać. W ogóle w tej szkole panują dziwne zasady. Balony tak samo jak telefony, więc
Prosta sprawa. Jak widać, nie prosta dla WF-isty. Po co wam to? Chcieliśmy tylko w dziewczynę rzucić, ale to nic złego. Właśnie, i to nie w pani sali, tylko tu na boisku. Brawo, Gruszka, brawo, naprawdę brawo, kurczę. Tak sobie wyszkoliłaś teraz swoich uczniów, że będą robić psikusy wszystkim dookoła, tylko nie tobie. To zachowanie nauczycielki niczego ich też tak naprawdę nie nauczyło. Po prostu chcą sobie żyć wygodnie, a absolutnie w żaden sposób nie zostali wychowani. Szkoła też powinna jakoś wychowywać. Nauczycielka dała po prostu zły przykład, no i po prostu przed nią ukrywają swoje złe zachowanie. Druga sprawa, że nie wiem, czy... Jeżeli te dziewczyny kupują konwencję i chcą się rzucać balonami z wodą, no oczywiście nie powinny się rzucać w kogoś, kto tego nie chce, ale jeżeli są jakieś ich wewnętrzne zwyczaje, zabawy, no to też nikt nie powinien się tego czepiać. Nie wiem, ci nauczyciele w tej szkole albo są od razu bardzo wyluzowani, albo czepiają się o wszystko. Druga sprawa, faktycznie, jeżeli ktoś nie chce, żeby w niego rzucać, to podkreślę to jeszcze raz. Nie rzucajcie wtedy w niego. Czekam na dziewczyny. Tomek? No? To oznacza wojnę! Dobra, nie ogarniam tej szkoły i szczerze mówiąc, nie wiem, czy nazwać to hipokryzją, głupotą, czy po prostu scenarzysta za długo nie spał. To było naprawdę dziwne. No ale faktycznie trzeba przyznać, że uczniowie się niczego nie nauczyli. Nauczyciele też. Będzie tak, jak było wcześniej, tylko troszeczkę większą dawką hipokryzji. No ale hipokryzja to jedna z najważniejszych zasad panująca w polskich szkołach. Mimo wszystko uważam, że ten odcinek skończył się smutno i nic nie zmienią podrywy nauczyciela od WF-u, czy śmieszne rzucanie się balonami z wodą, czy te słodkie scenki w klasie. Po prostu ujawnił się tutaj troszeczkę gorzki obraz polskiej szkoły. Zostawcie koniecznie subskrypcję, żeby być na bieżąco i dzięki za oglądanie. Znajcie swoje prawa, subskrybujcie Prawo Marcina.